Podaje się różne informacje na temat respiratorów, tego czy są one szkodliwe czy nieszkodliwe, więc może po kolei zajmijmy się pewnymi zagadnieniami. Podmiotem naszych działań jest człowiek i walczymy o jego życie i zdrowie, bo taka jest kolejność naszej pracy w tej specjalizacji. Jak większość lekarzy uprawiających medycynę walczy o zdrowie i życie pacjenta, tak anestezjolog odwrotnie, o życie i zdrowie pacjenta. U nas czasami decydują sekundy, czasami minuty. Jedna błędna decyzja może człowieka kosztować życie. A nie ukrywam, że podczas tej pandemii takich błędnych decyzji, zwłaszcza dyktujący nam sposoby leczenia, popełnili całe mnóstwo. Cały problem w leczeniu, jak wszyscy wiemy, polega na tym, żeby wiedzieć, co leczymy, to wtedy będziemy wiedzieli jak. Jeżeli ustawodawca, jeżeli rządy zakazują wykonywania sekcji, czyli uniemożliwiają nam zgłębienie, tak naprawdę jedyny sposób na zgłębienie przyczyny i przebiegu choroby czasem, no to my musimy to wszystko sobie wyobrazić. Nie sposób sobie to wszystko wyobrazić, bo zetknęliśmy się z chorobą całkowicie nową, nieznaną i tutaj przestrzegam wszystkich przed mówieniem, że jest to choroba lekka, że nie istnieje. Zaświadczam Państwu, że jest to nowa choroba, ciężka, śmiertelna. Przez 30 lat mojej pracy nie spotkałem się z takim zestawem objawów, bo właściwie to jeszcze nawet nie jest choroba, jest to zespół objawów. W każdej epidemii najlepiej w ogóle nie zachorować, a jeżeli już zachorować, to jak najpóźniej. Czasami jednak w przypadkach skrajnych, a z takimi mieliśmy do czynienia właśnie w czasie tej, no nie wiem, czy pandemia to właściwe słowo, tej pandemii strachu, przekraczamy pewne ustalenia, ale też w zakresie racjonalnym. No nikt nie robi tego za przeproszeniem na pałę. Jeżeli powiedzmy, że maksymalne dopuszczalne ciśnienie w drogach oddechowych to jest 40 cm słupa wody, a jest pacjent, który idzie na 45, to zaryzykujemy może nawet i urazem, który jest łatwy do rozpoznania i do wyleczenia, a uratujemy mu życie. No, takie sytuacje niestety każdy z nas w życiu podejmował, podejmuje i będzie podejmował i tego nie unikniemy. Ale mimo wszystko szeroko pojęte bezpieczeństwo stosowania respiratorów przez ludzi wykształconych w ich używaniu mogę Państwu zagwarantować. Proszę się ich nie bać.